Platforma Obywatelska wystartowała ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem w sprawie in vitro. Politycy tej partii chcą jego finansowania z budżetu państwa. Według badań każdego roku na całym świecie w wyniku procedury sztucznego zapłodnienia in vitro powstaje około 2,5 miliona embrionów, z czego rodzi się tylko około 500 tysięcy dzieci, a pozostałe 2 miliony poczętych istnień ginie. Zostają od razu zniszczone lub trafiają do zamrażarek bez szansy na dalsze życie. Ta procedura rzeczywiście niesie ze sobą bardzo dużą ilość strat, jeśli chodzi o poczęte nowe życie ludzkie. Do tego dochodzi także selekcja poczętych istnień, podkreśla prezes kliniki In Vivo Medical w Gdańsku dr Aleksandra Maria Kicińska. Co więcej, in vitro jest błędnie nazywane metodą leczenia niepłodności. Procedura in vitro jest taką procedurą, która właściwie nie zapewnia tego, że dojdzie do powrotu zdrowia matki. Można powiedzieć, że jest to jakby tylko i wyłącznie uzyskiwanie potomstwa. I to w sposób nieetyczny zwraca uwagę działaczka pro-life Halszka Bielecka. Mamy tutaj do czynienia z pewnym przedstawianiem też człowieka na tym pierwszym etapie jako jakimś produktem, czymś, na czym można eksperymentować, co można zamrozić, co można wrzucić do pojemników, do lodówek i potem to przetrzymywać. Pary nie są nawet dobrze informowane o tym, z czym się wiąże ta metoda. Takie podejście do człowieka jest nieetyczne, nie tylko ze względu na naukę Kościoła katolickiego, na wiarę, ale w całym kontekście postrzegania ludzi, społeczeństwa. Procedura in vitro zagraża także zdrowiu matki, a nawet jej życiu. W Indiach zmarła ostatnio 23-letnia kobieta w trakcie pobierania komórek jajowych do zabiegu in vitro. Jednak te i wiele innych argumentów nie są w stanie zatrzymać przemysłu in vitro, który wspierają politycy liberalno-lewicowej opozycji i zaprzyjaźnione z nimi media. Platforma Obywatelska rozpoczęła zbiórkę pod obywatelskim projektem ustawy o refundacji in vitro z budżetu państwa.